W tym wideo opowiem Ci nieco o szansach otrzymania bezterminowego prawa jazdy, ale jak mamy wcześniej terminowe. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, zacznę od przeczytania listu internauty. Poprzednio miałem wydane prawo jazdy kategorii B bezterminowe z moją wadą wzroku minus 2, kod 0106, no przypominam tym co nie wiedzą, konieczność noszenia okularów lub szkieł kontaktowych. Przydarzyła mi się wpadka i zabrali mi prawo jazdy za alkohol. Po odbyciu badań okulista, psychiatra, laryngolog, neurolog, również psychotestów, lekarz wydał mi prawo jazdy terminowe na 10 lat. Czy po tym okresie będę mógł się ubiegać o prawo jazdy bezterminowe? Zaznaczam, że nie cierpię na żadną chorobę, a wzrok mi się nie pogorszy. Czyli jak mieszkam w Zielonej Górze, to czy te badania mogę zrobić u pana we Wrocławiu? Objaśniając ten przypadek, pana przypadek, należy zacząć od normy terminowego prawa jazdy. Czyli, zacytuję, w przypadku zastrzeżeń co do stanu zdrowia kandydata na kierowcę i kierowcy, uprawniony lekarz wyznacza datę ponownego badania wynikającą z oceny stanu zdrowia osoby badanej. Z tego jasno wynika, że wszystko zależy od lekarza, no teoretycznie też od stanu zdrowia, bo w sumie dla jednego lekarza coś może być zastrzeżeniem co do stanu zdrowia, no a dla drugiego wcale być nie musi. Oczywiście nie podlega tu dyskusji, że lekarz musi najpierw zbadać daną osobę, zanim cokolwiek się wypowie. Przykładowo, na przykład noszenie okularów. No powiedzmy, sam miałem taki przypadek, że jeden lekarz uznał, że co kilka lat będzie trzeba mnie sprawdzać, czy się z tym moim wzrokiem coś nie pogorszyło. No i muszę przyznać dzisiaj, że było w tym sporo racji, bo od czasu do czasu wybierałem się do okulisty. Natomiast po pewnym czasie drugi uznał, że skoro noszę już jedne szkła 10 lat, to nagle nie przestanę widzieć na drodze, no i też muszę przyznać, że było to w pewien sposób uzasadnione. W praktyce raczej dostaniesz terminowe prawo jazdy po badaniach w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy niż u lekarza prywatnego, no, który musi się bardziej liczyć z Tobą jako z pacjentem niż powiedzmy placówka budżetowa. Mówię w praktyce, bo wyjątki tylko potwierdzają to regułę. Natomiast norma ta nie dotyczy osób jednoocznych, czyli niewidzących na jedno oko, chorych na padaczkę czy cukrzycę. I chcąc nie chcąc, ustawodawca nakazał tutaj wydawanie terminowych praw jazdy i w zasadzie nie ma od tego żadnych wyjątków. No, woli ścisłości osoby z padaczką, czy z cukrzycą, czy z jednym okiem często w ogóle nie dostają prawa jazdy, a jeżeli dostaną, to rzeczywiście najwyżej terminowe. Natomiast wracając do naszego internauty, czy ma sens przyjazd do mojej skromnej firmy na powtórne badanie? No na pewno nikomu nie mogę tego zabronić. Z opisu tutaj wynika, że szanse na prawko bezterminowe są spore, natomiast no, są pewne minusy. Na pewno tutaj koszt badania w gabinecie prywatnym, koszt przejazdu, czas przejazdu, koszt i mitręga związana z późniejszą wymianą prawka w Wydziale Komunikacji, no, a także brak mojej 100% gwarancji, że na badaniu lekarskim jednak nie znajdę jakichś zastrzeżeń co do stanu zdrowia, bo od czasu do czasu nawet ja coś znajduję. No z drugiej strony WOMP dał tutaj prawko na 10 lat, co jak na tą firmę uważam, że jest bardzo długo, bo zdecydowanie częściej spotykam się z terminami 2-3-letnimi, a nawet w ogóle spotykam się z zabraniem prawa jazdy. Także na tym kończę. Jeżeli Cię ten temat zainteresował, koniecznie tutaj skomentuj poniżej to wideo. Natomiast jeżeli oczekujesz więcej podobnych informacji, zapraszam Cię na moją stronę internetową badania lekarskie kierowców.pl. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia.